Moi drodzy, to jest sprawca całego zamieszania z tym, że gadżety dla graczy i nie tylko z Chin są w tym miesiącu opóźnione. To jest obiektyw, który zamówiłem. Na karcie społeczności napisałem, że w tym miesiącu właśnie będzie opóźnienie ze względu na to, że czekam na jeden przedmiot, którego jestem poniekąd pewny, bo oglądałem na jego temat mnóstwo recenzji, wiedziałem czego się spodziewać po obiektywie za 70 zł i on ma mnóstwo wad, ale z tych wad da się wyciągnąć bardzo fajne efekty podczas filmowania czy też robienia zdjęć, z tym, że ten obiektyw finalnie nie jest kompatybilny z moją kamerą. Po prostu gadżet, który zamówiłem i który opóźnił mi publikację tego odcinka, okazał się nie do końca trafionym gadżetem, w sensie jest trafionym, ale nie dla mnie. Jeżeli ktoś ma powiedzmy kamerę z takim mocowaniem i w ogóle, no to super. No a u mnie Fuyan, bodajże się nazywa ten obiektyw, to jest 35mm 1.7, o ile dobrze pamiętam, jeszcze sprawdzę. Tak, 35mm 1.7. No, jeżeli ktoś ma do tego kompatybilne mocowanie, to niech sobie poogląda recenzje na YouTubie różnego rodzaju, czy też takie testy i wtedy ogarnie, że to jest bardzo fajny, tani obiektywik. Natomiast, no, mam kilka innych przedmiotów, być może nie aż tak atrakcyjnych jak obiektyw, który robi fajne zdjęcia. Natomiast zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, no i przy okazji zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, bo fajnie jest zobaczyć dużo łapeczek w górę pod tymi filmami. Cieszę się, że cały cykl Wam się podoba i z racji tego, że całość była opóźniona, to dostałem też mnóstwo wiadomości, ej, kiedy będą gadżety dla gracza z Chin, więc dzisiaj z delikatnym opóźnieniem, ale fajnie, że ta seria Wam się gdzieś tam podoba, że chcecie oglądać dalej, także łapeczki, subskrypcje mile widziane, bo zbliżamy się do 40 tysięcy i zależy mi na tym, żeby do końca roku te 40 tysięcy udało się uzyskać. Instagram, TikTok, Discord, wpadajcie, a my przechodzimy do dzisiejszych przedmiotów, które w sumie też nie są jakieś takie złe, ale liczyłem, że będzie więcej szału, nie? Całość zaczniemy sobie od czegoś, co z tego co się orientuję będzie w tym momencie na granicy budżetu, natomiast postaram się również uzyskać jakieś kody rabatowe, więc zaglądajcie w opis, bo albo teraz, albo za kilka dni od publikacji tego filmu jakieś kody rabatowe się pojawią. W każdym razie chodzi mi o taką oto lampę podłogową RGB. Oczywiście taką lampę można sobie zrobić samemu i nawet Ziemniak robił coś takiego u siebie na kanale, więc rzućcie okiem do niego, zresztą postaram się podlinkować sam materiał w karcie, gdzieś tutaj. No i co? Jest to lampa po prostu RGB stojąca, bodajże ma ona 132,5 cm wysokości. Ziemniak z tego co pamiętam robił 2-metrową, więc jak mówię, rzućcie sobie okiem, być może zechcecie trochę pomajsterkować. Ja natomiast jestem zbyt leniwy, no a za lenistwo się niestety płaci. Początkowo zastanawiałem się, jak taka lampa do mnie dojdzie, a finalnie okazało się, że przed Wami dosyć kompaktowe urządzenie złożone w niewielkim pudełeczku. Dla mnie był to lekki must have. Czasem chcę sobie doświetlić okolice kadru albo stanowisko, no i wtedy ją ustawiam, jest stosunkowo wysoka, no i fajnie uzupełnia tło albo powiedzmy jakieś przebitki. Generalnie ten tutaj model nie jest też chyba jakiejś konkretnej marki, chociaż patrząc na piloty czy podstawy, no identyczny albo bardzo podobny ma Blitzwolf. Tutaj natomiast sprawa wygląda tak. Pilot, no on jest klasyczny, z możliwością sterowania. Jest też taki włącznik podłogowy, wtyczka europejska, wszystko w bardzo łatwy sposób się składa. Świecenie równe, stosunkowo intensywne wieczorami, a przecież to naturalna pora dla korzystania z takiej lampy. Minusy, no z racji, że całość jest składana, to na pasku są niewielkie, puste segmenty. Na ścianie tego nie widać, bo podświetlenie fajnie się bluruje, ale jeżeli odwrócicie całość w waszą stronę, to te puste segmenty zobaczycie. No i ten, jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto by było zwrócić uwagę, w ogóle tak lampa wygląda. No ale wracając, to nie jest wada, natomiast moje niedopatrzenie i dlatego wam o nim wspominam, bo być może będzie to dla was pewien game changer. Mianowicie, taką lampę można kupić albo z podstawą kątową, albo z okrągłą bardzo często. I jeżeli chcecie, aby wszystko było idealnie dosunięte, przykładowo do jakiegoś rogu, wybierzcie podstawę kątową. U mnie pojawiła się podstawa okrągła, no i mam z nią delikatny problem, ale to jest kwestia, mówię, gdzieś tam pomajstrowania, no akurat podstawę to jestem w stanie sobie zrobić, natomiast sama lampa jako taki gadżecik, doświetlenie samego stanowiska jak najbardziej w porządku, ale po prostu polujcie w promocjach, polujcie, żeby to było jak najtańsze, bo nie ma sensu przepłacać. Ale to, moi drodzy, nie był ostatni wątek w dzisiejszym filmie związany z oświetleniem, ponieważ przechodzimy do kolejnego w tym momencie. Jest to akurat lampeczka bardziej dedykowana pod kątem filmowania, bądź też robienia zdjęć. Chociaż myślę, że z powodzeniem można sobie również taką lampeczką oświetlić twarz podczas streamów. Jest to coś takiego, czyli Ulanzi, konkretnie model VL94 RGB. No i lampeczka jest na tyle spoko, że w tym momencie już kupiłem drugą. Oczywiście to nie jest w 100% mój patent, bo przyznaję się, podpatrzyłem ją na jednym z zagranicznych kanałów zajmujących się technikaliami foto-wideo. Lampka jako mocowanie ma gorącą stopkę wraz z zaciskiem, no i przy okazji ogwintowanie, natomiast gdybyście nie mieli takich możliwości, no to zawsze można wykorzystać tą trzecią opcję, mianowicie
i się trzyma, bo jest na magnes. No i też dookoła macie jeszcze takie trzy punkty, gdzie możecie wczepić inne lampki tego typu, więc tworzycie taki jeden duży panel złożony z kilku mniejszych urządzeń. Ogólnie ona jest dosyć niewielka, niepozorna, a raz, że świeci mega jasno, zależnie od wybranej barwy, dwa, jest ładowana na USB typu C, więc ładujecie, no i używacie jej bez kabla. Niby taka bzdurka, ale może rozświetlić jakiś detal z tyłu, albo nadać fajną flarę, czy też blask. Podobne rozwiązanie kiedyś pokazywał, z tego co pamiętam, Peter McKinnon, albo DSLR Video Shooter. Regulacja barwy odbywa się na zasadzie 360-stopniowej skali, którą macie rozrysowaną na tyle. Jest też zmiana intensywności, możliwość ustawienia światła białego. Port ładowania też właśnie mamy na tyle. Włącznik, wyłącznik, no i przy okazji ekranik, który w łatwy sposób określi nam, jakie są aktualne ustawienia, bądź też stan baterii. Z tego co czytałem, taka lampka może wytrzymać od 2 do 10 godzin, więc mówię, nawet pod kątem jakiegoś streamowania możecie sobie ją naładować, ustawić na trochę mniejszą jasność, bo ona faktycznie przy maksimum jest bardzo, bardzo jasna na białym podświetleniu. No i możecie korzystać z niej podczas streamowania, a przy okazji nie będzie wam zagracać zbyt dużo biurka. Także z mojej strony czysta rekomendacja, naprawdę fajny sprzęt, z którego teraz będę korzystał znacznie częściej. Zresztą już w poprzednich filmach z niego korzystałem i sprawdza się po prostu bardzo dobrze. No i teraz coś, co może nie jest jakoś wybitnie atrakcyjne i gadżeciarskie, natomiast kilka osób prosiło o podobny przedmiot w komentarzach, więc no wybrałem dwa, mianowicie organizery do kabli. Jeden taki gumowy, na którym można zaczepić przykładowo przewody na krawędzi biurka, a drugi do zbierania wiązek kabli w postaci rzepa, którego można sobie przyciąć. No ale w ogóle dlaczego coś takiego, dajmy na to, mi jest potrzebne? No pewnie dlatego, że mam sporo krótszych kabli, które są lekko ponaciągane i czasami wystarczy coś odpiąć, aby spadło pod biurko, a tak pod jedną zawleczką na kilka przewodów mam umieszczonego jacka do interfejsu, zasilanie, kabel kamerki, no i kabel do lub deka, z którego korzystam. Temat mocowany jest na taśmę dwustronną do krawędzi biurka, no i tutaj znowu no jest to propozycja, a nie jedyna rozsądna opcja. Nie chcę, żebyście tak myśleli, bo wiem, że takie rzeczy można kupić nawet w sklepach z wyposażeniem wnętrz. Traktujcie więc to wszystko jako propozycję, jedną z wielu obecną na rynku. No i co więcej mogę powiedzieć, kurczę, kawałek gumy utrzymujący 5 kabli, przykładowo u mnie HDMI czy też DisplayPorty też nie są jakoś przesadnie grube, więc spokojnie mogłem je tutaj tak na wcisk umieścić, więc też mi nie opadały gdzieś pod biurko, kiedy odłączałem sobie monitor, także to jest naprawdę spoko, a jeżeli chodzi o taśmę, z niej jeszcze nie korzystałem, natomiast taśma jak taśma, no jest rzepem po prostu, który można sobie przyciąć. Będę z niej korzystał przy okazji przearanżowywania stanowiska, natomiast myślałem, że uda mi się to zrobić w grudniu, a finalnie całość będzie się działa prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego i wtedy sobie troszkę zajrzymy tutaj na zaplecze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o układ, o monitory, inne tego typu rzeczy. W każdym razie organizery, jakbyście gdzieś znaleźli coś takiego, szczególnie właśnie coś takiego, to kupcie, naprawdę, z jakieś 10-15 zł w jakimś sklepie, czy jak chcecie, to możecie również zamówić z Banga, nie bronię, no i dzięki temu przestaniecie mieć potrzebę, żeby po coś tam się schylać pod blat, kiedy wam spadnie, czy tam się zsunie. Tak, wszystko będzie zawsze przymocowane tuż za biurkiem, albo obok biurka, albo pod biurkiem, zależnie gdzie to sobie umieścicie. Mówiłem, jaka ta lampeczka od Ulanzi jest fajna, więc postawiłem ją w tym miejscu, żeby dawała taką delikatną poświatę, jeżeli chodzi o tło. A my teraz przejdziemy do takich akcentów typowo gamingowych, bo ostatnio chodziło mi po głowie, żeby w końcu zmienić MM300 Pro, które leżało na moim biurku. Już mi się trochę ta podkładka, ten pattern w zasadzie znudził, bo miałem MM350, później przeskoczyłem na MM300 i one w zasadzie wyglądają tak samo, więc zamówiłem inną podkładkę i ona jest tak konkretna, o los jaka, ona jest konkretna. Widzieliście już ją w paru kadrach, wygląda w ten sposób, 900x400, fajna mata, jestem z niej mega zadowolony i teraz wam o niej trochę poopowiadam. Jest ona od marki FBB albo FBB, jakkolwiek się to czyta, i z tego co widzę, ta marka ma masę fajnych, różnych propozycji. Ja wybrałem tą z kilku prostych przyczyn, raz, że wygląda czysto i schludnie, a ta szarość przy okazji pasuje mi do fotela. Wiem, to banalny powód, ale jednak starałem się to wszystko w miarę fajnie skomponować kolorystycznie. Przy okazji mamy tutaj takie czarne krzyżyki. No i tutaj uwaga, moja głowa widząc to od razu pomyślała o łatwości w kadrowaniu i ustawianiu przedmiotów na jej powierzchni podczas nagrań. No co zrobić, po prostu nagrywam filmy, więc kupując jakiś przedmiot, staram się również, żeby miał on realne wykorzystanie podczas wykonywania materiałów właśnie na ten kanał. Natomiast myślę, że was interesują trochę inne rzeczy. Obszycie solidne, fajne, poza tym jestem o tyle zadowolony, że powierzchnia jest zaskakująco bliska do MM300 Pro, czyli nie zapewnia takiego luźnego ślizgu, a jest bardziej w kierunku kontrol.
prywatnie preferuję tego typu podkładki. Być może FBB ma też speedy, kto wie, nie sprawdzałem, natomiast no tutaj z jakości jestem w 100% zadowolony. Grubość tej podkładki 4 mm, same wymiary 400x900, więc spokojnie umieścicie na niej, nie wiem, klawiaturę, pełnowymiarową myszkę i jeszcze jakiś keypad, albo słuchawki, albo Stream Deck się zmieści. Pod spodem mamy gumę. Gumę, która ma taką jodełkową strukturę, więc fajnie to się trzyma blatu. Potestowałem tą podkładkę u siebie na biurku, przy okazji również powykorzystywałem ją podczas nagrań, ale to jeszcze nie jest czas na daily. Dlaczego? Ponieważ chcę, aby moje stanowisko zostało przearanżowane, wtedy ta podkładka trafi na biurko na stałe. Przy czym jeszcze jedna rzecz, mianowicie to jest akurat wada, jednolita powierzchnia, no na niej zabrudzenie będzie znacznie mocniej widać, aniżeli na tym, co miałem w MM300 Pro. Natomiast FBB jako podkładki, patrząc na te doświadczenia z tym konkretnym sprzętem, mogę polecić z czystym sumieniem. Mega fajna podkładka, duża i solidnie wykonana. Jest jedna rzecz bonusowa, o której chciałbym Wam dzisiaj wspomnieć i która jest już u mnie od dłuższego czasu, mianowicie te oto przełączniki. To są Fekery Airy, przełączniki liniowe 67 gramów, 3 pinówki, które zamówiłem do jednego projektu i niedługo on ukaże się na kanale. Mieliśmy również okazję przesmarować je wspólnie na streamie właśnie pod ten projekt. To są takie oto przełączniki, które wyglądają bardzo, bardzo sympatycznie. Stokowo są... no troszkę szorstkawy, natomiast przy tej cenie też nie mam zamiaru wymyślać. Całkiem spoko przełącznik, także po prostu o nich Wam dzisiaj wspominam, że jeżeli nie mieliście kontaktu z Fekerami, to w tym wypadku jestem w 100% usatysfakcjonowany, biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości i myślę, że przy okazji gdzieś tam kolejnych zamówień postaram się również zamówić Fekery Miami, o ile dobrze pamiętam nazwę. Tak, Miami, no. A my teraz przejdźmy do tego głównego, ostatniego przedmiotu. Mianowicie, moi drodzy, standardowo, jak to bywa w przypadku gadżetów dla graczy, mam dla Was również keycapy i są to właśnie takie oto keycapy, które pokazywałem Wam na streamie ze smarowania. Proszę bardzo, najsłodsze keycapy, jakie tutaj były kiedykolwiek pokazywane i przy okazji, z tego co się orientuję, najtańsze XDA, PBTki, Dysaby, które też wykorzystam w jednym projekcie, natomiast już miałem okazję się im troszkę przyjrzeć, więc co nieco mogę o nich w tym momencie też zdradzić. Takie kapy kosztowały dokładnie 40 dolców, ale teraz się wyprzedały, więc mam nadzieję, że niedługo wrócą. Tak naprawdę jednak zależało mi na nich ze względu na te urocze pieski Shiba. Na spacji jest kość i psiak. Ogólnie dużo elementów funkcyjnych ma obrazki. Są dodatkowe klawisze z pieskami, kursory to łapki. No, one są giga ładne do takiego uroczego wykończenia klawiatury. Nie podoba mi się chyba wyłącznie ten napis Shiba Inu na enterze, który trochę psuje całą kompozycję. Zresztą taki sam napis jest na spacji. No, one mogły być wykonane trochę lepiej, aczkolwiek ogólnie czcionki, czy też japońskie sublegendy w kolorze czerwonym, bardzo, ale to bardzo w porządku, są takie sympatyczne. No i idąc za ceną, o ile są one dosyć grube, to już w opiniach czytałem, że potrafią przytrafić się lekko zdeformowane kształty, no i fakt faktem, nie są to keycapy najrówniejsze i mam wrażenie, że momentami ich ścianki lekko schodzą się do środka, a nie są takie równiutkie, uwypuklone w każdym jednym milimetrze. W sensie mogło być lepiej, nie? Usprawiedliwiam to jednak ceną. Co prawda nie jest ona jakoś szalenie niższa, ale mimo wszystko paręnaście złotych idzie zaoszczędzić. Te nakładki mam przygotowane pod klawiaturę 65%, która za jakiś czas pokaże się na kanale i kiedy projekt sfinalizuje oraz odcinek opublikuje, no to wtedy zdejmę je z tamtej klawiatury i pojawią się na moim Keychronie K2V2, bo nawet jeżeli w niektórych widzę takie delikatne wady, bo to nie jest w każdym jednym keycapie ta wklęsłość, tylko w niektórych, to wciąż uważam, że są na tyle ciekawe, na tyle sympatyczne, że będą ładnie prezentować się również na mojej głównej klawiaturze, z której korzystam na co dzień. Także w ten sposób prezentują się właśnie keycapy z pieskami Shiba Inu. A my, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że mimo iż był on troszkę taki inny niż zazwyczaj, w sensie, to mówię, trochę liczyłem na inne przedmioty, w sensie na ten obiektyw, że gdzieś tam on wypełni sam odcinek, ale niestety okazało się, że jest jaki jest. No to mówię, mam nadzieję, że mimo wszystko cały materiał Wam się podobał i że zostawicie łapeczkę w górę pod nim, a w styczniu postaram się dowieść naprawdę bardzo, bardzo fajne itemy, które już do mnie idą, no i tam poszalejemy sobie troszkę z takim gamingowym klimatem. Natomiast dzisiaj to wszystko, trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia w nowym roku, jeżeli chodzi o gadżety dla graczy i nie tylko z Chin, a do zobaczenia już niebawem w kolejnych nagraniach, które pojawią się na kanale, bo jeszcze do końca roku troszkę ich będzie. No, także... Narka, do zobaczenia za jakiś czas. Cześć.